Pycha. Co to jest? Bitwa pod Grunwaldem. 1410. No, sam pędziłem. Jak to bitwa pod Grunwaldem? No kochany, powtórka z historii. Jeden litr wody. Cztery kilo cukru. 10 deka drożdży. 1410. Przeszłość na śmietnik autora Dowora. Sienkiewicz wielkim pisarzem był, ale się zmył i dosyć na modle za starych ciotek. Zbroję mamy jedną z wesela. Miecze weźmiemy z mieczarni. Resztę żelazwa z Gagenberg. Pułapkę na niedźwiedzia, z pułapki na mysz. O! Błoto się weźmie z całe życie głupi. Kostiumy z o rozkoszy. Trochę się je przykurzy, żeby wyglądało na starsze. Resztę kupi się o. W second handzie. No, super! Odmienimy wizerunek Niemca. No, czy krzyżacy dzisiaj chcieliby rozlewu niewinnej krwi? Na pewno nie. No jaki jest znak rozpoznawczy Niemiec? No jak? Erika Steinbach? Ale jaka to Erika Steinbach? Co to? Stara kaszubka, no co? Parady miłości! Ja propozycję, żeby te dwa lanie mięcze to zagrały takie młode statystyki. O! Stawiam pytanie, przeciwko czemu stawiam ten tekst? I czemu kobiety służą im tylko do grania na ludzki i rozgniatania orzechów tyłkiem? O nie! Co? Odebrało ci mowę? Nie. Tak? Moja macica należy do mnie! Nie! U mnie kobiety pójdą pod Grunwald, a mężczyźni będą ważyć sprawę, czekając, aż wrócimy ze zwycięskiej wojny. Porady miejskie! To jest serny głosik? Przepraszam. Zapomniałam kupić jajek. A nie? Wszystko wisi. No! Wszystko nie wisi, rozumie pan? Ale panie doktorze, wszyscy wiedzą, że mamy robić krzyżaków. Koledzy przychodzą do teatru codziennie, przebierają się w kostiumy i ćwiczą. Ćwiczą i czekają. Czekają i ćwiczą. A wkurwienie w nim rośnie. Ja się dopadam parytetów dla kobiet. Połowę ról męskich mają zagrać kobiety. No ja się domagam, żeby połowę ról kobiecych zagrali mężczyźni. Bo... Ja to mogę zagrać króla Jagiełły. No. Albo tak. Albo księcia Witolda Wielkiego. Ty? No. Ale ty za krótki jesteś. Ale mam wielkie serce do walki. Na pomoc! Niemcy nie biją! Ratunku! Wiecie, czy u nas dostatek jest. Ale i ten przyjemy na znak naszego zwycięstwa.